Siema. Nowy animowany film Wiedźmina został zapowiedziany. Wyszedł też trailer oraz teaser, z którego nie tylko możemy się dowiedzieć nieco o oprawie graficznej, ale też o tak zwanej kresce. I mówiąc kreska, nie mam tu na myśli tego, co wciągali twórcy serialu Wiedźmina od Netflixa, ale o sposobie rysowania, bo film będzie animowany. Z trailera dowiedzieć się możemy też, co w nim konkretnie znajdziemy i o czym będzie owy film opowiadać. Czas sobie o tym wszystkim pogadać i przeanalizować najnowszy trailer. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi i lubicie newsy z Wiedźmina. Tutaj sporo kontentu z Wiedźmina znajdziecie i możecie też wpaść na Giga Ultra, szefowego wiedźmińskiego Discorda, Wielka Redania. A my zaczynajmy. I know who you are. White Wolf. Film Wiedźmin Syreny Głębin opowiadać będzie znaną już historię z książek Wiedźmina. Tutaj mowa jest konkretnie o książce Miecz Przeznaczenia. Akcje z książki Miecz Przeznaczenia dzieją się dość wcześnie w życiu Geralta, a sama książka według ekspertów, czyli mnie, powinno zostać przeczytana jako druga w kolejności, zaraz po ostatnim życzeniu. Film konkretnie będzie przedstawiać opowiadanie Trochę Poświęcenia. W opowiadaniu Trochę Poświęcenia Geralt wraz z Jaskrem nie znaleźli się w najlepszej życiowej sytuacji, bowiem przez wybryki Jaskra, który postanowił poobrażać leśniczych, ci musieli zapłacić karę, która pozbawiła ich obydwóch wszystkich pieniędzy, jakich mieli. Szukają więc oni jakiegokolwiek zajęcia, które po prostu da im jakikolwiek zysk, ponieważ po prostu przymierają głodem. Na ich szczęście pomocy potrzebuje książę Bremer Ward o imieniu Aglovald, który to wynajmuje Geralta, by ten pomógł mu w pewnej sprawie. Bremer Ward to małe księstwo wasalskie Królestwa Cidaris, znajdujące się o tutaj. Geralt za zadanie dostaje pomóc przetłumaczyć język Syren i skomunikować go z Syreną o imieniu Shenaz, w której to książę się zakochał. Książę proponuje Syrenie, by ta wyszła na ląd i ożeniła się z nim. Ta z kolei proponuje Aglovalachowi, by ten sam wszedł do niej do wody i stał się półrybą. Młoda zakochana para niestety ostatecznie się nie dogaduje, a wkurzony książę nie płaci Geraltowi ani grosza, więc ci nadal muszą szukać jakiegoś zajęcia, by po prostu nie umrzeć z głodu. Jaskier nagle dostaje propozycję zagrania na zaręczynach pewnego gościa. Bart się oczywiście na to zgadza, a na zaręczynach spotykają Essie, Bartkę i przyjaciółkę Jaskra. Na przyjęciu nagle pojawia się znowu Aglovald, czyli książę, który znowu ma dla Geralta zadanie. Tym razem jest to bardziej wiedźmińskie zadanie, bo jedna z załóg jego statku po prostu zniknęła, a Geralt za zadanie ma ich odnaleźć żywych lub martwych i ewentualnie zabić to, co zabiło ich. W międzyczasie książę próbuje cały czas rozmawiać z ukochaną Syreną i namówić ją do tego, żeby byli razem. Syrenie również podoba się książę, jednak ta wyznaje delikatnie inne wartości. Po prostu pochodzi z innego świata. Kiedy przychodzi odpływ Geralt wraz z Jaskrem, wyruszałem na miejsce, gdzie podobno owy statek miał zniknąć. Na miejscu Geralt znajduje coś dużo ciekawszego, jeżeli wrak statku. Schody do legendarnego miasta Is. Nagle z wody wypływają tajemnicze stwory, które ich atakują. To prawdopodobnie właśnie one zaatakowały statek. Broniły pewnie swojego terenu. Zabija on kilka przeciwników, zostaje ranny, a ostatecznie z opresji ratuje go Syrena. Ekipa tłumaczy, co jest grane księciu i doradza, by po prostu ominąć tamto miejsce szerokim łukiem, by już tam nigdy więcej nie zaglądać. Książę kłóci się z nimi i mówi, że wiedźmini są przecież od zabijania potworów, a nie od doradzania, co powinien zrobić, aż w pewnym momencie do sali wchodzi Syrena, która swój ogon postanowiła zamienić na nogi, tym samym deklarując miłość Aglovalowi. Geralt wyjeżdża potem z Jaskrem i Essie na dalsze przygody. Akcja filmu toczyć będzie się właśnie w owym miejscu i rozszerzać będzie nam on historię podwodnego miasta, której jeszcze nie usłyszeliśmy. Z pewnością w filmie ujrzeć będziemy mogli kluczowe postacie, takie jak Essie, to właśnie ona. Oczywiście ujrzeć będziemy mogli też Geralta, Jaskra, Yennefer, czy prawdopodobnie księcia Bremer Vor. No i oczywiście samą ową Syrenę. Nie wiem, czy dobrze to rozumiem, ale jeżeli tak, to akcja filmu ma się dziać w uniwersum serialu od Netflixa. I film ma być lorowo zgodny właśnie z serialem. Stąd bardzo podobny wygląd Geralta, medalion,
ale też różne efekty po zażyciu eliksirów czy podczas używania znaków. Akcja tego filmu ma się dziać mniej więcej w trakcie pierwszego sezonu od Netflixa. Konkretnie to między jakoś 5. a 6. odcinkiem. W angielskiej wersji to Dutch Cockle, mocne nazwisko, będzie podkładać głos pod Wiedźmina. To ta sama osoba, co w angielskiej wersji podkłada głos Geraltowi w Wiedźminach. W polskiej jeszcze nie wiemy. Głos Yennefer podkładać będzie Anya Chalotra? Wybaczcie, jeżeli źle czytam te nazwiska i imiona. Czyli aktorka grająca w serialu Wiedźmina Yen. A Jaskrowi w serialu głosu używać będzie Joe Batty, czyli aktor grający Jaskra w serialu Wiedźmina. W filmie ten konflikt między ryboludźmi a ludźmi zostanie, jak było widać w trailerze, podniesiony do wyższego stopnia i dosłownie zagrażać będzie im wojna, którą zapewne Geralt i jego przyjaciele będą próbować powstrzymać. Sam koncept wydania serialu, a potem w tym samym uniwersum serialowym, wydawanie komiksów czy filmów jest dla mnie genialny, tylko problem jest taki, że to uniwersum to serial Wiedźmina od Netflixa. Nie lubię serialu Wiedźmina. Po prostu, nie rozwodząc się głębiej nad tym wszystkim, uważam, że jest to po prostu gówniany serial. I osobiście obejrzę zapewne następny sezon, ale gdybym nie prowadził kanału na YouTube, zapewne głęboko w dupie miałbym to uniwersum. Nie wspominając już o serialu Rodowód Krwi, to było w ogóle dopiero coś. Film Wiedźmin z Mora Wilka, wydany w 2021 roku, opowiadał historię Wesemira. I jest to film, który do mnie przemówił. Mimo tego, że zdecydowanie nie jestem fanem tego rodzaju kreski, film ten obejrzałem z wielką przyjemnością i z chęcią niedługo zobaczę go ponownie. Najnowszy film ma zdecydowanie przypominać właśnie Wiedźmina z Morę Wilka. Więc mogę wam dzisiaj z całą stanowczością powiedzieć, że film to będzie zapewne dobry film anime. Nie urwię jakoś dupy, bo to jednak Netflix, ostatnio jakoś w formie nie są, ale będzie się oglądać przyjemnie i zapewne na tym jednym filmie się nie skończy. Na świecie mamy tak naprawdę teraz trzy uniwersa Wiedźmina. To książkowe, to growe i to serialowe. Wszystkie są do siebie podobne, jednak ostatecznie wędrują w zupełnie innych kierunkach. Z tych trzech uniwersów to właśnie growe jest dla mnie zdecydowanie najlepsze. Najbardziej jakoś do mnie przemawia. Potem to książkowe, a potem to serialowe. Zdecydowanie na ostatnim miejscu. To, co tam się dzieje w tym uniwersum serialowym, to naprawdę jest ciężko nad tym nadążyć. Jaskier zadymiający z Radowidem, a Radowid to brat Wyzimira. Dajcie spokój. Ale mimo to jestem w stanie docenić dobry film, a wszystkie przesłanki wskazują, że takowym będzie właśnie The Witcher Sirens of the Deep. Nie będzie to zapewne Arcane, który ma wyjść mniej więcej w tym samym czasie co film Wiedźmina, ale zapewne na godzinkę będzie to całkiem ciekawa rozrywka. Nie mamy jeszcze dokładnej daty premiery, ale w oficjalnym trailerze mamy napisane, że premiera odbędzie się późnego 2024 roku. Także tak naprawdę mamy jeszcze dobre co najmniej 10 czy 11 miesięcy, zanim w ogóle go zobaczymy. Jeżeli lubisz najnowsze informacje z Wiedźmina i w ogóle content z Wiedźmina, to polecam zostawić subskrypcję na kanale. Znajdziesz tu całkiem sporo różnych ciekawostek i wpadnij na Giga, turbo szefowego wiedźmińskiego Discorda, Wielka Redania. A my, no, widzimy się zapewne za jakieś 2 dni. Do zobaczenia.